Słuchacie serii Na dwa głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTube i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Zaczęłabym od statystyki, moja droga. <grym> a znasz statystyki? Tak. O, nie przed... jest to moja mocna strona ogólnie w życiu. Ale statystycznie, w ogóle chciałam powiedzieć, statystycznie wydaje mi się, to już chyba w ogóle kiluje słowo statystycznie, ale statystycznie mi się wydaje, to. że to jest nasz wspólny dziesiąty odcinek. Nie. Mhm. Nie. Ale nie liczyłam, bo tak mi się wydaje, że nie był dziewiąty, więc idę za, idę, za, idę za tym instynktem. I to oznacza, że w bardzo dużym uogólnieniu, biorąc pod uwagę 300 kilka odcinków, to odcinki z tobą. Stanowią 3% mojego podcastu. <laughs> I uważam, że to jest bardzo piękny wynik. To jest piękny wynik, i wygląda na to, jakby to był nasz podcast, prawie. No trochę tak. Znaczy, na pewno jest najbardziej nasz niż mój z kimkolwiek innym. To, to nie ulega wątpliwości, to że nie. jesteś rekordzistką, ale my też tak mamy, że ilekroć ze sobą rozmawiamy prywatnie, to przychodzi taki moment, kiedy mówimy sobie, szkoda, że tego nie nagrywałyśmy. Tak, szkoda, że tego ludzie nie mogą posłuchać. Więc teraz mam nadzieję, że też taką namiastkę tego, co się zazwyczaj dzieje w naszych dyskusjach, będziemy miały. Kto zadaje pierwsze pytanie? Jezus. Papier zacznijmy zacznijmy Papier jakoś zróbmy. naturalnie. Zacznijmy naturalnie wyjdźmy z fluk. co daje pytanie. <grym>, Dobrze. Zróbmy. Dobrze. Trzy, cztery. O! o. No. Czy ja mam zadać? w <grym, grym>, Tak dokładnie wygląda. Tak? No to właśnie. Za kulisami. Tak to właśnie wygląda. Ale no dobra, słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, co za mną chodziło ostatnio w kontekście human design, no bo nie ukrywajmy, najwięcej naszych rozmów na antenie na pewno było o human design mhm. i jeżeli ktoś nie jest w, w temacie, to możecie albo przewinąć, albo trochę nadrobić, albo po prostu posłuchać, bo, bo tutaj są dwie rzeczy, które, które mi chodziły po głowie. Nie wiem, czy zacząć od tej, którą wiesz, czy zacząć od tej, której nie wiesz. Zacznę od tej, której nie wiem. Słyszałam ostatnio taką teorię, a propos Human Design, od dziewczyny, która się też tym zajmuje zawodowo, że i teraz uwaga, w kwoli tła, w Human Design można być osobą emocjonalną albo nieemocjonalną. Mhm. To oznacza, że, koryguj mnie, gdybym powiedziała coś nie tak, że jeżeli jesteś osobą nieemocjonalną, po prostu nie podejmujesz decyzji na mocy jakiejś emocji. Ja tak to interpretuję, to już widzę, mhm. że coś będzie skorygowane. A osoby emocjonalne rzeczywiście dają się ponieść tym falom emocji i muszą pozwolić tym emocjom opaść, żeby móc podjąć jakby bardziej stabilną decyzję. Można tak powiedzieć, tak? Tak, tak mhm. w dużym uproszczeniu. Ja tak, tak, tak lubię tak. sobie tak przy, przyogólnić, przygeneralizować mhm. w dużym uproszczeniu. Co ciekawe, taki niuans myślę, że osoby, które są nieemocjonalne, czyli mają tą, ten autorytet na przykład sakralny, czy ten drugi, to jest po intuicja, mhm. tak, coś takiego. Tak. Mogą odczuwać tych emocji bardzo dużo i wręcz te emocje ćpać, więc w ogóle o to bym też cię dopytała, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Ale przechodząc do meritum, spotkałam się z takim stwierdzeniem, że różnica między osobami emocjonalnymi i nieemocjonalnymi jest tak duża, że jest to, można powiedzieć, najbardziej taki dzielący ludzi. Parametr, mhm. że wręcz możemy to porównać do nie wiem, cech męskich i żeńskich. Nie mówimy tutaj o różnych kwestiach też światopoglądowych czy kulturowych, ale jeżeli patrzymy na kobietę i na mężczyznę i szukamy różnych biologicznych różnic, mhm. to emocjonalne i nieemocjonalny to, to są największe przeciwieństwa w human design, a wcale nie na przykład to, czy jesteś generatorem, czy projektorem. Tak. Co na to. Zdecydowanie tak. Ja jak uczę o human design, to też właśnie najpierw rozdzielam na emocjonalnych i nieemocjonalnych i dopiero później na typy. I na to, że niektórzy są energetyczni, a niektórzy nieenergetyczni. Absolutnie się z tym zgadzam. Ale powiedz mi, co to znaczy, że właśnie to, co powiedziałam, że osoby, które są nieemocjonalne, mogą paradoksalnie te emocje, w cudzysłowie, ćpać i bardzo mocno się nimi stymulować i bardzo mocno je przeżywać. Bo to jest takie nazewnictwo, które jest charakterystyczne dla human design. Ono jest trochę mylące, dlatego że jeżeli mówimy, że ktoś jest nieemocjonalny, to myślimy, że on nie ma emocji, że mhm. jest chłodny, tak. że jest wycofany. A to tylko oznacza to, że jak spojrzymy na graf, to jego centrum emocjonalne, które fachowo się nazywa Solar Plexus, czyli ten trójkąt po prawej stronie duży, on jest niezakolorowanym trójkątem. U tych, którzy są emocjonalni, ten trójkąt jest zakolorowany. I to, ozna to nie oznacza, że któryś z tych typów nie ma emocji. Mhm. To oznacza to, że ten, który jest nieemocjonalny, chłonie emocje innych ludzi. I w swoim ciele czuje je mocniej okay. niż to źródło, z którego ta emocja pochodziła. Czyli i tutaj nie używam słowa emocja w znaczeniu psychologicznym, bo, bo jest roz, roz, rozróżnienie między emocjo, emocjami a uczuciami i tak dalej. Tutaj mówimy w takim potocznym znaczeniu, więc jeżeli na przykład ktoś doświadcza nie wiem, smutku na poziomie 3, to osoba nieemocjonalna z poziomu human design wchłonie sobie ten smutek i będzie czuć w swoim ciele go na przykład na poziomie 6, czyli mocniej odczuwać mhm. niż ten, od kogo ta emocja przyszła. Osoby, które się kwalifikują do tej kategorii emocjonalnych w human design, nie chłoną tych emocji. Nie chłoną emocji innych ludzi. Może koło takiej osoby być ktoś, kto doświadcza nawet bardzo silnych emocji, a ta osoba tych emocji nie będzie chłonąć, ale ma swoją własną sinusoidę emocji. I często jest tak, że ta sinusoida emocji, tych emocjonalnych z human design, ona nie ma kontekstu żadnego, nie ma przyczyny. Mhm. To jest tak jakby... Taki rodzaj wrażliwości układu nerwowego, tak byśmy to nazwali. Czyli taka osoba się budzi rano, nic się nie dzieje w jej życiu konkretnego, nic się nie wydarzyło, ani dobrego, ani złego, i ona od razu może mieć falę emocji. Zupełnie znikąd. Więc to jest ta różnica. Natomiast jeden i drugi typ będzie doświadczać emocji, może doświadczać silnych emocji. Ci pierwsi można ich nazwać empatami, czyli tymi, którzy podłapują po prostu mm. z otoczenia. Nie? I to już jest paradoksalne, nie? że masz łatkę nieemocjonalnej osoby. Mhm. I jesteś empatą. Moglibyśmy z, z automatu stwierdzić, aha, czyli ci nieemocjonalni to są ci, którzy właśnie się odsuną tak, może tak. od tego, co przeżywają inni. Ale na przykład w anglojęzycznym świecie też jest, funkcjonuje nazwa open emotional, czyli otwarty emocjonalny, czyli ten, hmm. który, który ma no, to centro otwarte, prawda? Więc może to byłoby bardziej właściwe, żeby to przenieść na, na język polski, bo wtedy nie byłoby to tak mylące. Nie? Ale tak sobie właśnie myślę, bo też w, tej rozmowie, którą teraz przytaczam, było powiedziane, że osoby z jednej grupy nie są w stanie wyobrazić sobie jak to jest żyć w ciele osoby, która jest tak. w tej w tej przeciwnej tak. i zastanawiam się, czy na przykład ty przez to, że pracujesz z ludźmi i w oparciu o to narzędzie, mm -hmm. czy jak udało ci się właśnie empaty właśnie może dlatego, że jesteś nieemocjonalna, to udało ci się empatyzować z osobami, które są tak różne, czy Da się złapać wspólny język z osobą, która ma tak inny system operacyjny, i jest właśnie po tej przeciwnej stronie? Absolutnie tak. I myślę, że to w ogóle jest takie piękne pytanie o relacje w ogóle. Mhm. Jesteśmy w stanie się z każdym dogadać, jeżeli mamy to zrozumienie, że ludzie są różni, że nasz świat i nasze, tak musi być, tak nie może być, nie jest obiektywne i uniwersalne dla wszystkich ludzi. Że naprawdę może być oh, yes. ten przykład. Stoimy naprzeciwko siebie. Ja rysuję na chodniku szóstkę, ty widzisz dziewiątkę, obie mamy rację. Jak to zrozumiemy, to naprawdę jesteśmy w stanie się dogadać z większością ludzi, i później, też przekładając to na, na pracę z osobami, które są zupełnie inne niż ja, absolutnie to jest do zrozumienia dla mnie. I w ogóle to jest nie tylko w kontekście emocjonalnych i nieemocjonalnych, bo widzę, jak z każdą osobą, z którą robię odczyt Human Design, każda osoba, która ma określoną bramę, określony kanał, określony typ, określony profil. Zanim zaczniemy rozmawiać, myśli sobie, że to jak ona ma, czy jak on ma, to jest uniwersalnie mhm. prawdziwe dla, dla większości ludzi. Mhm. I zaczynamy to dopiero potem obierać z warstw i okazuje się, że no, no nie, no tylko ty tak masz i to jest wyjątkowe. A to jest takie trochę dziecięce i nie mówię tego w. W protekcjonalny sposób, mm -hmm. bo też łapię się na tym i łapałam się od wielu, wielu lat na tym, że wydawało mi się, że skoro ja tak mam, to wszyscy tak mają. I dopiero jak poznajemy te różnice, masz takie, a to nie jest tak, że na przykład podam super przykład, jest trochę ezo, ale nie. pamiętam. Nie w życiu, nie w tej rozmowie, ale, ale pamiętam, jak przeprowadziłam się do Paryża na chwilę i poszłam sobie na spadr, spacer, zadzwoniłam do mojej mamy. I skręciłam w jakąś uliczkę, mówię tak, ojejku, strasznie się dziwnie czuję, wiesz, mamo, jakaś taka, strasznie mnie pod, nie pasuje energia tej ulicy, muszę pójść w jakąś inną część mm -hmm. tej dzielnicy. No wiesz, ale jak, wiesz jak to jest, no po prostu czasami wyczuwasz energię ulicy, moja mama, nie Karolinko, większość ludzi raczej nie wyczuwa energii ulicy. Nie, <grym, ja <grym>, ja, ja wyczuwam też energię ulicy. No jest, właśnie, to jest, jest mnie więcej. emocjonalne, ale to o tym, w ogóle pierwsza rzecz jest taka, że przy tych naprawdę już, no, nie mogę powiedzieć dziesiątkach, ale przy tych wielu rozmowach o human design, jakie miałyśmy, mm -hmm. tematu relacji za bardzo nie było chyba, w kontekście tego, jak nie, się nie, jak różne typy ze sobą mogą meczować czy próbować dogadywać. A myślę, mm -hmm. że to też jest niesamowite i chyba coraz popularniejsze. Jestem ciekawa, czy to obserwujesz u siebie, e, jeśli chodzi o różne zgłoszenia, które do ciebie przychodzą, mm -hmm. że ludzie chcą takie e, analizy porównawcze czy analizy dla par. Nie wiem, czy też nie wiem, w środowisku pracy, ale że jest taka ciekawość, albo czy ma, ma to duży sens, żeby zobaczyć, jak nasze grafy razem ze sobą współgrają i na przykład. Czy to jest tak, że w momencie, kiedy mamy graf A i graf B, nakładamy je na siebie, to możemy w ogóle stworzyć zupełnie inną energię właśnie jako para? Jak to działa przy tych takich mm, połączeniach? No, że wiesz co, ma to duży sens. Ja to bardzo często robię przy takich zwykłych odczytach, jeżeli chodzi o rodzinę. Rozmawiamy mhm. najpierw z, rozmawiam z tą osobą o jej sytuacji, w zależności od tego, z czym przychodzi, czy z osobistymi tematami, czy z zawodowymi, ale patrzymy też... Pytam o dane urodzeniowe męża, żony, dzieci, bo to najbliższe otoczenie będzie wpływało na to, jak my się czujemy. I w, mój mentoring biznesowy jest oparty o Human Design, oczywiście o moją wiedzę z wielu, wielu zakresów, ale on się dosłownie nazywa Mentoring Human Design. Ja używam tego narzędzia, żeby wspierać ludzi i też, żeby wspierać ich z ich partnerami biznesowymi, z ich klientami, więc to ma wielkie, wielkie przełożenie. I w relacjach takich romantycznych to jest tak, że po pierwsze, są typy, które ze sobą lepiej funkcjonują. Tylko chciałabym zastrzec, że jakby jeżeli jesteś w związku i jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, a twój graf mówi, mówi ci, że nie powinieneś by, być szczęśliwy, to naprawdę olej graf. Nie, nie pozwólmy na to, żeby jakieś narzędzie zewnętrzne nam mówiło, co mamy robić. Nie? Natomiast rzeczywiście jest tak, że na przykład e, generatorzy i projektorzy ze sobą dobrze funkcjonują, bo to są te energie, które są takie bardziej stabilne. To jaka, jaki to jest rodzaj energii będzie nam mówić dużo o tym, jak dana osoba, jak dany typ będzie z drugim działał. Generator i projektor są bardzo podobnie energetycznie mhm. do siebie, tylko jeden ma sakral, a drugi nie ma sakrala, prawda? Ale ogólnie to jest taka stabilna, zrównoważona energia, więc te dwa typy ze sobą dobrze działają. Manifestujący generator ma energię przód tył, góra dół, po prostu w cały świat, więc on będzie na przykład dobrze działał z generatorem, który jest bardziej stabilizujący, nie? Manifestor ma energię on, 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 off. Jest, nie, nie ma we wszystkie strony, ale ma taką, włącza się, włącza się, wyłącza się. Mhm. Akcja, akcja, stop, nie? Więc tutaj też, na przykład, no wyobraźmy sobie teraz manifestora i manifestującego generatora będzie iskrzyło, nie? I to jest jakby okej, okay, bo może iskrzyć, ale rzeczywiście tutaj. To intensywna energia. Będzie intensywnie. Reflektor to jest o tyle wyzwanie, piękne wyzwanie, że. Dla reflektora ważne będzie to, żeby się łączyć z kimś, kto sobie poukładał swoje gówno w głowie albo jest na dobrej terapii. <noise> Dlatego, że reflektor w swoim wszystko ciele będzie czuł, będzie tym szkłem powiększającym dla wszystkiego tego, co się dzieje u tej drugiej osoby. I może być, ja na przykład w tej chwili pracuję z klientem, który jest reflektorem, jego żona jest manifestującą generatorką, więc jakby totalne dwie skrajności, ale jakby wszystko gra, nie? Więc, tak jak mówię, też nie dajmy się zwariować. Więc to jest takie po podstawowe porównanie tych typów, ale później rzeczywiście jest tak, że my możemy i teraz znowu wsadzę i mrowisko i zniszczę rynek, bo ja zdradzam tajemnicę, za, za które ludzie biorą pieniądze. na czy Ale e, to, co możemy później zrobić po tym porównaniu typów, to jak sobie spojrzymy, mam nadzieję, że jestem w stanie to wyjaśnić bez pokazywania grafu. Jak sobie spojrzymy na dwa grafy, i one mają poza re reflektorami, Wszystkie inne mają kilka centrów zakolorowanych, a kilka białych. Te centra zakolorowane są połączone kanałami, czyli tą mhm. zakolorowaną linią. I najczęściej jest tak, że one nie są połączone wszystkie razem, że jakbyśmy wystartowały z jednego centra, to tymi zakolorowanymi całymi liniami nie jesteśmy w stanie przejechać do każdego centra. Więc teraz tam, gdzie jest przerwa między centrami, jeżeli mój partner ma uzupełniające linie, które gdybyśmy przekopiowały jego. Linie między centrami. To moje będą miały tą ścieżkę, całą tą linię prowadzącą od każdego centra do każdego centra. To wtedy jego graf uzupełnia mój graf. Wtedy ja przy tej osobie będę się czuła bardziej kompletna, bo przepływ energetyczny między moimi centrami będzie bardziej płynny. Więc okay. To są takie dwie rzeczy, które możemy porównać na szybko, nie? To trzeba po prostu, jak się poznaje nowe osoby, od razu sprawdzać, czy tam nas od dopełnia, razu. czy Od nas nie razu. Dopełnia. Przecież dobrze wiesz, że ja nawet na, jak na koncert idę, to sprawdzam, jakby hadek artysty, więc. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, do której miałam w planach pić dosłownie, ym, że generator i projektor to są paradoksalnie podobne energie, co mi się wydawało, że zupełnie nie. Mhm. Natomiast powiedziałam ci jakiś czas temu, że. Ja jestem generatorką, ty też mhm. jesteś generatorką, to też mówiłyśmy wielokrotnie, że jesteśmy właśnie y, tym samym też profilem 46, tak? Tak, i tym samym autorytetem. Tak, sakralnym. Y, że jakby rozumiem ten, to wszystko, co jest y, o mnie w tym opisie generatora, ale nie zawsze, ale wielokrotnie w swoim życiu mam takie momenty, że mam wrażenie, że jestem książkowym Projektorem, który po trzech godzinach przy komputerze już nie ma siły nic robić, mm -hmm. który po prostu się wyłącza, który po prostu potrzebuje naładować baterię i, i że nie mam tej energii wcale generowanej od wewnątrz w, takim, w takiej intensywności, jak to powinno być książkowo. Mm -hmm. I ostatnio zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś mi, że częściowo jestem projektorką. I wtedy zrozumiałam, że to już jest jakiś wyższy poziom zaawansowania i nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Ogólnie dużo układ w stronę human design, ile tam jest różnych niuansów, mm -hmm. ale. O co chodzi, że część naszego grafu może nam robić, dawać zupełnie inną charakterystykę i to też może mieć zastosowanie w naszym życiu codziennym? Mm -hmm. Jak? Jakim cudem? Znaczy właśnie zastanawiałam się, czy... Bo to jest ta część, o, o której wiem. Zapytałaś na początku, czy chcę, czy chcę najpierw pytanie, którego, tak. temat, o którym nie wiem, czy ten, o no. wiem. O tym mi wspominaj, że chciałabyś to poruszyć i tak się zastanawiałam, czy my chcemy iść w tą króliczą norę, mm. bo... Zawsze możemy z niej wyjść. Nie zawsze możemy z niej wyjść. Natomiast to jest tak, żeby to było jasne na początku. Disclaimer. Dobrze, dobrze. I ty robisz disclaimer, a nie ja. O, oh wow. Ja to zrobiłam już, pierwsza. To, Ale już, to, nie, to już jest niepokojące. To ci nie blokuje drogi. Tak, masz tą dygresję. Światu. Dygresją w naszych rozmowach, w naszych po prostu setkach rozmów jest to, że ja w momencie, kiedy poczuję, że mówię coś, co może być kontrowersyjne albo potencjalnie postawić mnie w jakimś średnim świetle, to, to od razu wchodzi um, moderator rozmowy, <śmiech> który <śmiech> mówi: tak. tłumaczy mnie przede mną i przed Asią. Tak. Po to, żeby ktoś czasem, ktoś, jedna z dwóch osób, nie zinterpretowała źle moich słów, ja się za każdym razem mówię dziękuję, że jesteś z nami i <laughs> tak tłumaczysz, jest. pilnujesz, bo a z drugiej strony pragnę rzec, że. Znaczy i do słuchaczy wiesz, i do ciebie, że jakby rozmowa z tobą jest tak wspaniała za każdym razem, bo oczywiście wiemy, że jesteś empatyczna, dlatego że jesteś nieemocjonalna, już teraz wszystko się zgadza, <grym> ale. Ty jesteś tak nieoceniającą osobą, to jest dla mnie mm. niesamowite, bo jednocześnie, wiesz, no, jakby żyjesz z tego, że pomagasz ludziom i prowadzisz ich, tak, I, i mówisz to, co zaobserwowałaś, jakby to nie jest tak, że tylko siedzisz i słuchasz i wszyscy, wiesz, sami dochodzą do, do rozwiązań. Ale jak ja z tobą rozmawiam, to ja wiem, że cokolwiek bym nie powiedziała, to ty nie zareagujesz na zasadzie Karol, co ty gadasz? Jakby jest tak, tak i tak. Mm -hmm. Tylko wysłuchasz i jakoś w tak niesamowity sposób potrafisz mi ewentualnie zasiać jakąś myśl, że ja wiem, że nawet jakbym ci powiedziała, że zrobiłam coś Absolutnie strasznego, to byś mnie po prostu pogłaskała i nie, nie czuję nigdy tej oceny, więc dziękuję ci. O, to bardzo miłe, naprawdę. No, nie wiem, co powiedzieć. No Przyjmij po prostu. Przyjmuję, to miłe. Ale to zrobiłam podwójną dygresję, więc trochę sama się y, wybiłam. Aha, chciałaś zrobić disclaimer. Więc zrobię go. I on y, ma służyć temu, żeby osoby, które są nerdami, które y, mają takie poczucie, że muszą wiedzieć więcej i więcej i więcej, mm -hmm. żeby nie popadły w jakąś fiksację w tym momencie. Okay. Szczególnie, że, i to jest, to jest rzecz, której ja się sama musiałam nauczyć i też widzę u moich klientów, u osób z mojego otoczenia, że, że mamy ten błędny sposób widzenia rozwoju świata, yy, edukowania siebie, że nam się wydaje, że jest jakiś lśniący obiekt na horyzoncie, którego myśmy jeszcze nie wychwycili, i że jak już to będziemy tak, mieli. Sekretny składnik. Sekretny składnik, dziękuję. Do usług. To wtedy będziemy szczęśliwi. Prawda jest taka, że największy progres się dzieje wtedy, kiedy my idziemy w głąb tego, co już wiemy. Moja mentorka na przykład od siedmiu lat czyta tę samą książkę Rozmowy z Bogiem. I czyta ją w kółko, na wyrywki. od, wiesz, od początku do końca, a potem jakimiś fragmentami. Ja przez To wcale wiel... jest nerdowskie. I jakby wiesz, jak, klien, jak klient, jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia, jak jesteś gotowa, to nagle widzisz w tym samym mhm. materiale nowe treści. No ale tak jest też z Human Design, przerywając Ci powiem, że to jest właśnie, ja bym powiedziała inaczej nawet, że jeżeli te tematy są dla Was też dosyć nowe, to w ogóle nie ma co wchodzić aż tak, tak daleko. Jak ja myślę, że wiesz, pierwszy raz usłyszałam o Human Design, myślę 5-6 lat temu, gdzie pojawił się gdzieś ten mhm. temat. To ja sobie tak krok po kroku przyswajałam jakieś skrawki, brałam to, co akurat było mi potrzebne i na jakimś takim moim poziomie zaawansowania na dany moment. Mhm. I dopiero po sześciu latach przyszła do mnie jakaś refleksja, że może jest jakiś niuans, którego nie odkryłam, tak. i tak by ty mi powiedziałaś po prostu, że ty tak, na tak, coś wpadłaś. Tak, tak. Ale to też właśnie fajnie mówię o twojej drodze, że ty też się tego uczysz i też sobie to zgłębiasz, a nie postanowiłaś zamknąć się i studiować ten human design przez trzy lata, aż uznasz, że doszłaś do jakiejś perfekcji. Więc myślę, że to jest ogólnie tak. też o takim stopniowym ja Absolutnie kontynuuję. tak. Wiesz, tutaj ważne jest to, żebyśmy żebyśmy pamiętali, że my możemy sobie przeczytać o swoim typie, czy mieć odczyt i się dowiedzieć o swoim typie, autorytecie, profilu i zrozumieć na poziomie, wiesz, intelektualnym, że jakby co to oznacza dla nas, ale wdrożenie tego później i zastosowanie, i zastosowanie we wszystkich sytuacjach życia będzie wymagało praktyki, świadomości, skupienia i te, to będzie dawało największy efekt. Największy efekt mamy, kiedy potrafimy w swoim życiu zastosować wiedzę o swoim typie, o swoim autorytecie połączonym ze strategią i o swoim profilu. Wszystko inne jest wisienką na torcie. Okay. Więc nawet na y, odczytach. Rob, przecież robimy i centra, i kanały, i bramy. To już jest wisienka na torcie. To, co teraz powiemy, to jest wisienka na wisience, czyli. Dobrze. <grych> czyli wszystko w grafie ma dwie twarze, niejako. Mamy część design i personality. Design to będzie to, co wynika niejako z duszy i co jest często nieuświadomione. To, co jest z personality, jest świadomą częścią. Mhm. I to będzie odnosiło się do e, linii profilu, to się będzie odnosiło do kanałów i bram. I jakby, jeżeli sobie cały graf rozłożymy na to, co jest częścią z design, a to, co jest częścią z personality, to nagle się okaże, jesteśmy w stanie cały graf rozłożyć na te dwie części, i może się na przykład okazać, że mając graf generatorki, Personality, tak jak jest u ciebie, jesteś. A ty też tak masz, czy ty tak nie masz? Ja mam, tylko że ja mam na odwrót. W sensie ty masz w personality projektora, a w, w designie masz generatorkę. A ja mam w personality generatorkę, w designie mam e, projektora. Ale równie dobrze, bo to nie jest tak, że każdy graf na przykład generatora rozkłada się na projektora i generatora. Okay. Bo mogłabyś równie dobrze być generatorką i reflektorką na przykład. A mogłabym być generatorką i generatorką? E, nie, dlatego że ten sakral pójdzie w, jeden, w jedno z tych miejsc. Ja czuję, że my wchodzimy na, na głęboki poziom zaawansowania tutaj, więc pytanie brzmi co nam z tej wiedzy? Wiesz, że jakby to, mhm. co, Jak to się może przejawiać? Jakby co to znaczy, że niby obie jesteśmy tym samym, ale się okazuje, że kiedy rozłożymy sobie nasz graf na, na dwie części, to mamy też ten, dru ten drugi aspekt i jeszcze ty masz odwrotnie. Czyli mhm. co to może oznaczać w praktyce? Że ja w jakich sytuacjach jestem jaka, a ty w jakich sytuacjach jesteś jaka? To przede wszystkim, uważam, że przede wszystkim to się przekłada na to, jak my się czujemy. Że jeżeli ja się czuję częściej jako projektorka, znaczy w sensie ty się masz czuła częściej jako projektorka, to możesz sobie pomyśleć, że to ma sens, ale ty i tak powinnaś działać jako, jako generatorka. To jest tylko takie danie, w moim odczuciu, hmm. to jest takie danie sobie przyzwolenia, Ok, ja się tak czuję, to ma sens, bo to, co u mnie jest w świadomej części w grafie, bardziej jest tak. takie, jak. Właśnie mam pomysł. Nie wiem, czy to ma sens. Ale z drugiej strony, jak sobie myślę, na koniec dnia, w tych wszystkich narzędziach chodzi o to, żeby poukładać sobie rzeczywistość tak. Żeby nam się jakoś lepiej funkcjonowało w świecie. Więc cokolwiek działa, to spoko. Jakby ja akurat potrzebowałam tej informacji od Ciebie, bo rzeczywiście zastanawiałam się, co jest ze mnie tak, skoro jakby robię to, co chcę robić, a czuję się tak, a nie inaczej. I tak sobie pomyślałam, że skoro ta część projektora jest moją częścią właśnie osobowości, czyli tą uświadomioną, tam wrażenie, że jak żyję za bardzo w swojej głowie. A nie jakby w swoim ciele i też właśnie w swojej jakiejś takiej intuicji, to mhm. wtedy czuję się jak projektor, czyli się czuję przemęczona tak. i czuję, że potrzebuję częściej odpoczywać. A jak jestem właśnie w takim flow, nie do końca kontrolując wszystko umysłem, mhm. to absolutnie jestem generatorką, która ładuje akumulator sobie i wszystkim wokoło. Co myślisz o tej interpretacji? To jest cudowna interpretacja. Ale tak jak powiedziałyśmy przed nagraniem, mam ten, mam ten dar, że jestem w stanie zinterpretować rzeczywistość w imię dowolnej teorii, która akurat mi pasuje. To może. To może brzmieć kontrowersyjnie, bo sobie teraz myślę o naszym odcinku o spiritual bypassing, mhm. gdzie lubimy sobie opowiadać różne historie, ale śmiem twierdzić, że jest to niekrzywdząca forma interpretacji rzeczywistości i, i, i panuje nad sytuacją, bo jestem też tego mocno świadoma, że właśnie, nie wiem, czy mi autobus odjedzie, czy nie odjedzie, to, to uznam, że to lepiej nawet i sobie stwierdzę, że dzięki temu mogę to, to, to i to, albo w drugiej wersji analogicznie. Ale I to ja to jak, bardzo lubię. Ale wiesz co, bo to jest, to jest główna cecha ludzi, którzy mają zajebiste sukcesy, mhm. że... Świat jest każdy i życie jest każde. Jest fajne i niefajne, są fajne i niefajne wydarzenia, okoliczności. I to chodzi o to, żeby umieć sobie założyć te soczewki na nos, które z całego morza możliwości wyciągną to, co my chcemy. To nie chodzi o to, że ty nie wiesz, że bywa czasami do dupy i że czasami tak. się pojawia, że w świecie w ogóle jest na przykład cierpienie. To nie chodzi o to, że jesteś odrealniona, mhm. tylko ty decydujesz się wybierać to, co będzie dla ciebie korzystne w sensie, że. Tak ci uporządkuje świat, że, że ten świat będzie dla ciebie lepszy, Twój własny świat. Więc to jest dosłownie to, co się robi w praktyce prawa przyciągania. Wszystkiemu, co widzimy, nadajemy całe znaczenie, jakie to dla nas ma. Każda osoba to robi. Większość ludzi interpretuje rzeczy na podstawie swoich doświadczeń, jeżeli to są negatywne doświadczenia, to interpretujemy doświ to rzeczywistość interpretujemy negatywnie. Ty, niezależnie od tego, w jaki, jakie są Twoje doświadczenia w różnych obszarach. Ty decydujesz, to osobiście Karolina decydujesz o tym, że dane Może doświadczenie. Jak się zrobi. Karolina. <głos> <głos> że dane doświadczenie interpretujesz po prostu na swoją korzyść. I to, jakbyś, gdybyśmy robili tylko tyle i aż tyle, bo najłatwiej jest powiedzieć, że świat się na nas uwziął, nie? Ale gdybyśmy robili tylko tyle i aż tyle, to nie musimy nic więcej robić. Nie musimy znać swojego HD, nie musimy mieć mentoringu, nie musimy, nie musimy nic, nie musimy pisać strumienia świadomości. Ten switch w sposobie widzenia tego, co się dzieje. No, miałam taką rozmowę ostatnio z bliską mi osobą, która zapytała, czy ja tak zawsze miałam, um, i skąd mi się to wzięło, że tak podchodzę do życia, i powiem szczerze, że wydaje mi się, że mam jakąś taką wrodzoną, czy też jakby nabytą z dzieciństwa um, skłonność do może, optymistycznego patrzenia mhm. na rzeczywistość, i uważam, że to jest super, ale jakbym miała tak to na maksa uprościć, to bym po prostu powiedziała, że. Tak jest po prostu łatwiej, że wiesz, abstrahując od tego, czy w coś się wierzy, czy nie wierzy, i na ile jestem przekonana, że, że, że wiesz, istnieje jakaś wyższa siła, czy że mhm. moje doświadczenia prowadzą mnie w jakieś specjalne miejsce i opis, dopisuję temu jakąś większą historię, to, to nie ma na koniec dnia aż takiego wielkiego znaczenia, bo mi to ułatwia życie i ułatwia mi po prostu właśnie jest takie stwierdzenie po angielsku bounce back, czyli jakby wrócić mhm. znowu do punktu wyjścia i iść sobie dalej przez życie. Natomiast e, żeby właśnie nie pójść w stronę y, wspomnianego spiritual bypassing, to, co mi się wydaje, że jest super ważne, że to nie znaczy, że ja się nie wściekam. Albo, wiesz, że nie czuję frustracji, że nie jestem na kogoś zła, czy na siebie zła, czy nie jestem rozgoryczona, czy nie jestem smutna, bo nadal wiesz, ja mam historię tłumienia emocji tak naprawdę przez całe swoje życie, jakby to jest mm -hmm. to do czego doszłam w ostatnim czasie, że ja po prostu się tak bałam swoich emocji, że jak tylko pojawiła się na horyzoncie jakaś historia pod tytułem "A możliwe, że czuję złość, smutek i tak dalej", też nawet nie jestem dobra w emocje, bo yy, nawet nie wiem jakie są inne. W nie jestem mistrzyją, jeśli chodzi o emocje. Uczę się, może kupiłam sobie kupić Atlas Emocji, jest taka książka. To yes? Będę. Będzie Brandeim Brown, bym napisała. No słyszałam, Nic że jest bardzo wiem. fajne, że możesz o każdej emocji sobie poczytać. W każdym razie bałam się tych emocji i przez to one urastały mi do jakichś niesamowitych rozmiarów, bo mi się wydawało, że one są w stanie mi zrobić ogromną krzywdę, a jak zaczęłam je witać w swoim życiu, co wydaje się być tak podstawową, wiesz, wiedzą też, jestem mm -hmm. świadoma, że nie odkrywam teraz Ameryki, ale realnie odkryłam to na koniec zeszłego roku, Odkryła więc to zami, dla mnie było to bardzo odkrywcze mm -hmm. i, i te emocje zaczęły się pojawiać, były wpuszczane przez mnie, to się okazywało, że okej, okay, powkurzałam się i za pięć minut właśnie dzięki tej narracji pod tytułem okej, okay, Beznadziejnie, ale co z tego? Mhm. Albo właśnie nie wiem, co się najgorszego może wydarzyć, albo czy to mi w jakiś sposób zagraża. Czy ja będę na przykład za rok o tym w ogóle tak, pamiętać? Tak, co to się jest super, no nie, ta, ta mhm. metoda. Czy, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie za rok, czy tam mhm. za pięć lat? No nie. I, i powiem ci, że no tak jest łatwiej, ale właśnie z przestrzenią na to, żeby pomimo tej interpretacji na korzyść, nadal stwierdzić, nie no, do dupy. Znaczy, tutaj to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że ten sposób widzenia świata akurat tego nie powiedziałaś, ale, ale dopisuję do tego swoją dobrze, ideologię. Dobrze, spra spra sprawdzę, sprawdzę, czy się zgadzam. No, mów. <noise> Więc to, że mamy taki sposób widzenia świata, albo że my uważamy, my w dwie, że, że to jest słuszny sposób widzenia świata, to na przykład nie wyklucza terapii. To nie wyklucza tego, że ja jeżeli dobrze. powtarza ci się jakaś sytuacja, która jest beznadziejną sytuacją i ty jesteś wspólnym mianownikiem tych wszystkich odsłon, to może warto byłoby to z, z kimś skonsultować. Jeżeli właśnie wybijają ci emocje i masz takie wrażenie, że one są Nieadekwatne do, do sytuacji, to być może masz coś stłumionego, hmm. i to jest sygnał, że coś się dzieje. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle uważam, że wszyscy powinni iść na terapię albo mieć przynajmniej taką solidną psychoedukację, i ona powinna być w szkołach. I wtedy tak. byśmy mogli roz, rozdzielić to, co jest rzeczą do zaopiekowania, a to, co jest od tego, co jest sytuacją, wobec której powinniśmy tylko zmienić sposób widzenia tej sytuacji. Nie? To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo to jest y, wątek, który poruszyłam właśnie na mojej ostatniej sesji coachingowej, w którym, to, i to była realnie moja, wiesz, moja, mój dylemat. I mm -hmm. zadałam pytanie, w którym momencie, kiedy mam jakąś falę emocji, to jest ten moment, żeby z tym usiąść i to puścić, żeby to przyszło i odeszło, koniec y, dopisywania temu jakiejś narracji, mm -hmm. a kiedy to jest na tyle, jakby ważny sygnał, że warto się temu przyjrzeć, na zasadzie troszeczkę po nitce do kłębka sobie dojść do tego, jakie jest y, źródło. I myślę, że tak na koniec dnia wydaje mi się, że no my sami musimy zdecydować, no nie? Mm -hmm. na ile to jest coś, tak jak powiedziałaś, na przykład powtarza się i rzeczywiście dostajemy sygnał. I to jest też ważny moment. Ja czuję, że to jest po prostu festiwal dygresji, ale idziemy <laughs> dalej, idziemy dalej po tej nitce do kłębka. Mm, nie wiem, poczekaj, zgubiłam teraz wątek, co ja mówiłam, że. Yy... Że kiedy to jest. A, właśnie. Że to, że interpretuję rzeczywistość, czy interpretujemy rzeczywistość na naszą korzyść, to wcale nie oznacza, że to jest tęczowe i kolorowe i wspaniałe. Bo dla mnie korzyścią jest to, że mam z tego trudną lekcję. Mm -hmm. To jest też ważne. Tak. Że, że w momencie, kiedy przytrafia mi się coś przykrego, to nie myślę sobie, Boże, jak świetnie czuję się cudownie, tylko myślę sobie, OK, czuję się źle, ale tak. dzięki temu dogrzebie się do czegoś, co w przyszłości da mi ulgę i sprawi, że będzie mi się żyło lepiej. Więc to jest też, myślę, istotna jest taka gotowość na to, że te trudy są po coś. No i znowu, też jest to jakiś rodzaj przypisywania znaczenia, ale mi to naprawdę pomaga. Ale czy, czy masz na myśli to, że jeżeli w danym, że, że to widzenie inaczej sytuacji nie oznacza widzenie tych sytuacji tylko i wyłącznie w tęczowych barwach i robienie takiego właśnie, E, takiej dysocjacji tak. i na zasadzie wszystko jest super. jest zajebiście tak. ja jestem szczęśliwa, kiedy tak naprawdę nie jestem szczęśliwa, tylko widzenie tego, że okej, okay, ja nie jestem szczęśliwa, ale wierzę w to, że to jest jakiś prezent dla mnie, że dzięki mm -hmm. temu sobie coś przepracuję, albo na przykład, nie jestem teraz szczęśliwa, bo się zakończył mój ważny związek, ale wierzę w to, że na przykład za rok od dziś, za pół roku od dziś spojrzę na to i stwierdzę, dobrze się stało, bo nie mieliśmy dalszej drogi już, na przykład. Chociaż dzisiaj cierpię, tak. to, wierzę, to wierzę w to, że w przyszłości będę to widziała inaczej, więc dzisiaj mogę założyć, że tak czy inaczej to jest dla mnie prezent. Znaczy już używasz też ciekawego stwierdzenia, bo powiedziałaś wierzę, więc tu jakby wchodzimy trochę w taki wątek to czy duchowości. Decyduje? No właśnie, bo to, to uważam, że tutaj akurat słownictwo jest ważne, mm -hmm. bo w momencie, kiedy mówimy o wierze, w sensie o słowie wierze jako czasowniku, więc, no, więc przez mm -hmm. to też o wierze jako wiara, to, to myślę sobie, że takie, taka, takie poczucie, właśnie taka wiara, takie zaufanie, że nasze doświadczenia życiowe. Okej, okay, mają element losowości, ale nie są totalnie przypadkowe, tylko dokąd się nas prowadzą i są jakimś kolejnym klockiem, kolejnym schodkiem naszym życiowym. No to już jest taki element duchowości. Wydaje mi się, że tutaj już wchodzimy właśnie w dość takie poważne tematy, że, że my mamy poczucie właśnie bycia prowadzonym, prowadzoną i tego, że jednak ta, 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 ta droga życiowa jest no może kręta, ale z założenia cały czas ma potencjał rozwijania nas mhm. ku górze. I myślę, że to jest bardzo osobiste. Bardzo y, zero-jedynkowe, w sensie nie można powiedzieć, że tak jest lub tak nie jest, ale ja na przykład sobie tłumaczę, że mi to zaufanie, które mam do jakiegoś takiego właśnie bycia prowadzono mi tego, że to się dzieje dla mnie, i to też jest wa ważne, że właśnie jak sobie myślisz, czy to się przytrafiło mi, czy dla mnie, być mm -hmm. może taki banał, to, to też zmienia ci narrację. Tak. Ale myślę, że jakby z jednej strony mamy ten mięsień sprawczości, o którym gadamy wielokrotnie, ale połączony z takim zaufaniem i do siebie, i do wszechświata, czy Boga, czy Losu, czy uh -huh. Matki Ziemi, nie wiem, siły cokolwiek. Wyższej. jakieś to uh -huh. rozumiemy, jasne. To, to daje taką ulgę. I mi się wydaje, że to jest coś, z czym ja się docierałam przez lata, żeby to powitać. A jednocześnie nie wyobrażam sobie inaczej chyba życia, bo też bym zwątpiła wielokrotnie, słuchając o różnych trudnych rzeczach, które się dzieją w świecie, czy, czy, czy też jakby wiesz, patrząc na to, co mi się przytrafia lub przytrafiło. Wiesz, co dla mnie to jest w ogóle, jak powiedziałaś o tym, że, że to słowo wiara, to mm -hmm. dla mnie w ogóle wiara jest decyzją. No, to jest fajne. Że to nie jest coś, co zostało nam dane z zewnątrz, albo to mamy, albo to tego nie mamy i że fajnie, Karol, że ty wierzysz, no ale ja to tak nie mam łatwo, nie? To jest decyzja. Ja decyduję się wierzyć, decyduję się ufać. I ta siła wyższa. Ja się cały czas docieram z tym tematem i w zależności od kontekstu różnie to widzę i myślę, że każdy ten sposób widzenia jest prawdziwy. Dla mnie na pewno jest prawdziwy. Ale w tym kontekście ta siła wyższa to jesteś ty, że twoje zdecydowanie o tym, że wierzysz, że mimo że jest do dupy dzisiaj, to to jakby po pierwsze wyjdziesz z tego, bo jesteś jednocześnie w pełni, nazwijmy to mocno duchowo, boska i w pełni ludzka, że jest to połączenie boskości i człowieczeństwa w tobie, więc twój człowiek, ten, w którym ty żyjesz, znajdzie no. rozwiązanie Świetnie. po prostu. Wiesz, po prostu. Nie potrzebujesz nawet tak naprawdę jakiegoś wstawiennictwa. Ty dasz sobie radę. Ty po ludzku sobie dasz radę. Jak twój telefon szlak trafi nie będziesz miał nawigacji, to, to przyjaciółka zadzwoni i powie, że cię znajdzie na Emily Blatter, Prawda? Więc człowiek, so ty jako człowiek sobie poradzisz i jednocześnie jeżeli decydujesz się ufać i jeżeli decydujesz się wierzyć, to wszystko to, czego ty jako człowiek nie jesteś w stanie ogarnąć, ta boska cząstka w tobie ogarnie dla ciebie. Czyli... Dlatego możemy powiedzieć, że ta wiara nie musi iść z dowodów, ta wiara nie musi być jakimś. E, to, to nie jest jak zakochanie, że albo to mam, albo to nie mam, albo jestem zakochana, albo nie. Że to może być moja decyzja. I ta moja decyzja, i potem kroki praktyczne, które potwierdzają, że ja mam taką decyzję, że ja ufam i wierzę, że, że to jest na moją korzyść, że to jest prezent, że to się i tak dla mnie dobrze skończy, powodują, zmieniają bieg rzeczy. To jest ta moc, która potem powoduje że faktycznie to się dla mnie dobrze kończy, to jest ta siła wyższa, to jest to wstawiennictwo, to jest ta sprawczość, Moje decy moja decyzja o tym, że ja wierzę. Dwie rzeczy, mam nadzieję, że zapamiętam. Pierwsza, mocno, mocno duchowa, i powiedziałaś to, ja sobie to przetłumaczę gdzieś tam na swój język i swoje rozumowanie. Też rozumowanie wiary jest w ogóle oksymoronem, mam wrażenie, nie mniej. Że jeżeli ten wszechświat, ta siła wyższa, to my to tak naprawdę ufając Wszechświatowi, ufamy sobie i vice versa. I myślę, że to było jedno z takich moich odkryć, powiedzmy też, w, w ostatnich miesiącach, kiedy, kiedy właśnie robiłam sobie jakieś pisanie i, i wiesz, byłam w medytacjach. I miałam dosyć, dosyć przełomowy czas, też no, ten, ten schyłek roku, wejście w Nowy Rok, ale też właśnie moje urodziny w zeszłym roku, to był taki przełomowy dla mnie, myślę, moment. Mm -hmm. Ja też mam je co, co dwa miesiące, ale wydawało mi się, że wskoczyłam na jakiś wyższy poziom, jeśli chodzi o, o takie tam osadzenie w sobie, nazwijmy to może mm -hmm. bardziej, bardziej ziemsko. Ale to właśnie było to, że zdam sobie sprawę, okej, okay, ja wierzę we, wszech, we wszechświat, ale tak naprawdę, jeżeli ja jestem wszechświatem, to ufam sobie i to jest, nie, to jest tak, jak ciało, umysł, duch, to jest nierozłączne. Mhm. Jakby nie, nie możemy powiedzieć, okej, okay, teraz oddaję zaufanie, a w innym momencie biorę sprawczość na siebie. Myślę, że to jest takie niesamowite. <laughs> a jak też sobie zdamy sprawę, że to jest uniwersalna zasada, dla mnie, dla ciebie i dla każdej innej osoby, która jest na równi, i ta osoba jest tak samo wszechświatem, sobą, trawą i zwierzętami mm -hmm. i niebem, oj, to takie jest błogie. Tak. I wtedy myślimy sobie, że okej, okay, jesteśmy jakby razem w tej grze, więc może można dać się trochę ponieść i zaufać, ale jednocześnie działać i mieć tę sprawczość. Więc to jest znowu takie balansowanie, nie? Jakby zaufanie, puszczanie, ale zaufanie do otoczenia i do siebie naraz, bo to jest to samo. Piękne. Piękne, ale mm, decyzja. To jest ta, ta druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, że to też było dla mnie bardzo ważne. E, właśnie to było moje urodziny w zeszłym roku, w sierpniu i, i byłam z moją przyjaciółką i przywołałam jakąś e, historię swoją z, z dzieciństwa. E, miałam jakąś wiesz, frustrację i powiedziałam właśnie coś typu, że: no bo ja tak mam, dlatego że ta osoba z mojej rodziny zawsze mówiła do mnie to, to, to i to. Mhm. I wiesz, z całą moją jakby świadomością, edukacją i tak dalej. Moja przeciwka tak się na mnie patrzy i mówi tak, ile masz zamiar powtarzać sobie te historie? Jakby ty możesz wybrać, że już cię ta narracja nie obowiązuje, że ty wybierasz nie działać z tego miejsca i nie działać w ten sposób. Myślałam sobie, "A". Czyli je mi się wydawało, że jestem taka oświecona, a też przypisałam sobie te łatki z dzieciństwa i budowałam swoją tożsamość na tym, że nie, no ja nie mogę tak się zachować w relacjach, dlatego że jak miałam 12 lat, to ktoś tam powiedział do mnie to jedno zdanie i ono zmieniło moje życie. No, trochę oddanie siły i, i jakby sprawczości i jakby władzy, tak to chciałam rzec, mhm. władzy nad swoim życiem, jakiemuś jednemu zdaniu z dzieciństwa, chyba jesteś mądrzejsza niż to. Tak, tylko że wiesz, tutaj ja bym była bardzo łagodna dla siebie tak, tak, w, tym, tak. w tej narracji, dlatego że to jest ja. dosłownie. No, właśnie, że tak. Te... <gry> Karo, nie, jest wszystko super, jest i zajebista. To po prostu jest przypominanie sobie. My to ciągle robimy. To jest dokładnie to, co ja robię na moim mentoringu z moimi mentorami za miliony monet. To jest dokładnie to samo, co ja robię z moimi klientami. To jest ciągłe przypominanie sobie, i to jest dokładnie to pójście w głąb, a nie szukanie lśniącego, lśniącego obiektu na horyzoncie. To jest dokładnie o tym. Ty już to wszystko dobrze wiesz, Tak. i potem na kolejnej warstwie, przy kolejnej sytuacji. Poszłaś jakąś utartą ścieżką, zatrzymałaś się i zrobiłaś korektę kursu. Na bazie tych informacji, które ty już znasz, ty wiesz jak to działa. To nie jest tak, że, że nagle jakaś nowa informacja trafiła do twojego systemu. Ty dobrze wiesz jak to działa, ale jednak musiałeś sobie na, w tym temacie przypomnieć i my sobie po prostu ciągle musimy przypominać i to nie jest nic złego, to nie świadczy o nas źle. Ja mam dokładnie tak samo i. Nie stawiam się na piedestale, pomimo tego, że pomagam wielu, wielu osobom i zmieniam ich życie. Nigdy się nie postawię na piedestale i nie powiem, jestem doskonała i ogarnięta, bo jak będę doskonała i ogarnięta, to będzie czas w drogę dla mnie w, do, do innego wymiaru i tyle. To jest cały czas to jest rozwój i. To cały czas jest takie, ach kurczę, znowu zapomniałam. Mm -hmm, na mm -hmm. tym poziomie znowu musiałam sobie przypomnieć. Ale właśnie sukcesem jest to, żeby pamiętać. Nie, nie żeby tego nie zrobić drugi raz, tylko żeby sobie za każdym razem o tym wspominać. I to jest y, też taki bardzo bliski mi temat, bo jak zaczęłam swoją współpracę z, y, właśnie z coachem, to też wydawało mi się, że on mi powie jakąś taką rzecz, która po prostu będzie tym brakującym elementem, bo przecież ja bym chciała jakby czuć się tak jak on i, i on na pewno sprzeda mi jakiś niesamowity patent. I właśnie to był taki powrót do totalnych podstaw, do właśnie bycia w tu i teraz, do, do właśnie powiedział ostatnio bardzo fajną rzecz, y, którą, y, która mi bardzo pomogła. No i znowu, to jest taki banał i taka podstawa, że wiesz sobie, nie, no myślałam, że muszę nie, wziąć tą mm -hmm. pastylkę i wszystko będzie git. On powiedział, niezależnie od tego, co się dzieje, w jakiejś tej sytuacji, i to po angielsku brzmi lepiej, ale więc go powiem tak, bo nawet nie wiem, jakby to dobrze, zaraz próbujemy to może przetłumaczyć, zastanów się, how you can show up the best in this situation mm -hmm. czyli jak możesz nie wiem By, nie wiem, jak nawet nie, jak to powiedzieć. Jest to jak? w polskiej terminologii no. duchowej, to mówi stawić, Sta no stawić. Właśnie się. stawić się. Jakby, jak możesz za jakby zachować się, jak tak, możesz, jaka być możesz być mhm. w danej sytuacji, żeby wykorzystać ten moment na 100%, ale nie na 100%, żeby wygrać zawody świata, tylko jakby, żeby mhm. po prostu wykorzystać ten moment. Jakby kim możesz być, jaka możesz być, w jakiej energii. I znowu to jest, to jest, to jest totalny basic, ale mhm. właśnie te małe codzienne basiki dają ten długoterminowy sukces i poczucie, że to nasze życie jest jakieś takie w miarę satysfakcjonujące i że je naprawdę przeżywamy. Ale no to jakby teraz po tych miesiącach jakby pracy z nim było to dla mnie wspierające myślałam sobie okej, okay, dobra, to będę o tym pamiętać, tak? To jakby to jest ta, ta, ta baza. Mhm. Ale na początku, na początku no zdziwiło mnie to, że właśnie to, to jest coś tak oczywistego. Natomiast no, wspomniałaś o um, mentorach za miliony monet, więc jestem właśnie ciekawa. jest czekaj. Wiesz, czekaj. Tak? Ja bym chciała jeszcze zapytać, czy ten mentoring wpływa na Twoją integralność w biznesie? Wow. Szachmat. <laughs> no szachmat. <laughs> Makao i pomakale! Szachmat, czy wpływa na moją integralność w biznesie? Mm, duże pytanie, znaczy w ogóle integralność w biznesie, cokolwiek to znaczy. Ja mam takie poczucie, że mam, odkąd pamiętam, taką bardzo silną wewnętrzną spójność. I to nie jest jakby przeintelektualizowane. Mhm. Zrobię dygresję, bo, bo mi się przypomniała jedna rzecz z przed chwili. Właśnie a propos przeintelektualizowania, bo powiedziałaś, ale wrócę do tego obiecuję, mm -hmm. bo powiedziałaś, um, że ty już wszystko wiesz, bo to też pamiętam, że, że chciałam dodać. Um, My żyjemy w czasach, gdzie jest super dostęp do wiedzy, ja to lubię powtarzać, ale mhm. jakby jesteśmy wszyscy, nie, nie wszyscy wiadomo, ale dużo osób w sferze jakby takiej samoświadomości, samorozwoju ma dostęp do wiedzy, jesteśmy mocno przeintelektualizowani, to na pewno mówię ze swojego doświadczenia. Mhm. I właśnie korzystając z, właśnie z usług. Coacha, zdałam sobie sprawę, że ja serio wszystko wiem, tylko nawet zapomniałam tych rzeczy z levelu pierwszego, bo już jestem na 27 i rozkładam human design na, na mm -hmm. dwie plansze i mi się wydaje, że może więcej. A tak naprawdę odpowiedzi są w pierwszym poziomie gry i wszyscy mamy do nich dostęp i te wszystkie narzędzia są darmowe. I mam wrażenie, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie zagalopować się w tą zbieranie wiedzy i intelektualizację, tylko mm -hmm. po prostu wrócić do podstaw, wiedzieć, że ty już masz. To wszystko. I nie szukaj tej rzeczy, która jest na horyzoncie, więc pięknie to powiedziałaś. I to cudownie nam tutaj, uważam, dopełnia ten, ten segment. Tutaj kończy się pierwsza część rozmowy na dwa głosy z Asią Łożyńską. A już za dwa tygodnie kolejna dawka wiedzy i refleksji w wykonaniu naszego duetu. Dziękuję za wysłuchanie serii Na dwa głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.